To będzie. Dzień dobry, właśnie przed chwilą przyniosła pani reklamówkę darów dla mieszkańców Ukrainy, którzy walczą z Rosjanami, uciekają przed Rosjanami też. Niech pani powie, dlaczego pani to zrobiła? Dlaczego pani pomaga Ukraińcom? Myślę, że wszyscy się musimy organizować, tak? Ja mogę chociaż w ten sposób pomóc. Wiadomo, że modlitwa, ale trzeba też się zorganizować, żeby no, w miarę możliwości i dary rzeczowe tak przynosić, bo to jest no, najbardziej potrzebne teraz też, tak? A pani odczuwa w ogóle w Polakach taką chęć w ogóle pomocy tym Ukraińcom, że to się robi takie naprawdę taka sprawa narodowa, żeby pomóc Ukrainie i Ukraińcom? Myślę, że tak. Tak jak się chociażby... Wśród znajomych? Czy wśród znajomych, czy czyta się na... No chociażby na Facebooku, tak, czy na jakichś tam forach, to ludzie rzeczywiście no, solidaryzują się, chcą, organizują się też. Organizują się, chcą pomagać. Są jakieś takie właśnie zbiórki organizowane, czy tak jak ta nasza tutaj, czy jakieś transporty, tak, pomoc w przewożeniu. Mhm. Więc ja mogłam pomóc w ten sposób. Ale pani nie czekała, już dzisiaj pani przyniosła reklamówkę z rzeczami, które pani przekazała, prawda? Tak, dzisiaj przeczytałam właśnie na Facebooku, na stronie i dzisiaj przyniosłam. A co tam było w tej reklamówce, niech pani zdradzi? Jakie rzeczy pani postanowiła? Spożywcze jakieś rzeczy, troszkę chemicznych takie. No wiadomo, że takie, które mogą To, co można szybko było zgromadzić tak, i przekazać. Tak, tak. Nie chciała pani czekać. Nie. Rozumiem. Po co czekać? Po co czekać? Nie jest na to czas. Nie jest na to Nie ma czasu właściwie. Dobrze.